Dzień dobry, jest z nami pan Adam Krzesiński, polski szermierz florecista. Dzień dobry. Proszę pana, jak się panu podoba w Suwałkach? Mnie się w Suwałkach zawsze podobało, a jestem związany z Suwałkami naprawdę od bardzo dawna, bo to 85 roku. Bardzo często i regularnie tu przyjeżdżam, także jest to piękny region Polski, który każdemu polecam odwiedzić, ale szczególne i piękne w tym regionie jest to, że są bardzo mili i otwarci ludzie. Tak, może zmienimy temat. Jak wyglądały pana treningi za tamtych czasów? Przypomnijmy, że pan jest startował w olimpiadach. To niezwykłe wydarzenie dla każdego sportowca. Trochę za tamtych czasów zabrzmiało, jakbym był co najmniej 70-letnim starszym panem, ale to nie było tak dawno, bo skończyłem karierę 12 lat temu, ale faktem jest, że trenowałem 27 lat, także rozpocząłem w 75 roku, to faktycznie dawno temu. Myślę, że treningi podobnie wyglądały jak w tej chwili. Sport jest tą dziedziną i za to kocham sport, że jest dziedziną, gdzie nie można pójść na skróty. Nie ma możliwości, żeby ktoś oszukał, gdzieś spróbował coś zakombinować, a na końcu osiągnął wynik sportowy, bo sport bardzo szybko weryfikuje takich bumelantów, leserów i leniów. W sporcie trzeba ciężko, systematycznie pracować i dopiero wtedy się osiąga wyniki, ale jest to piękna i bardzo wartościowa nauka tak naprawdę na całe nasze życie, nie tylko sportowe, bo tak naprawdę w każdej dziedzinie trzeba ciężko pracować, żeby osiągnąć dobre rezultaty. Tak, jakie było uczucie, jak pan zdobył ten medal wtedy w tej drużynie? Jak to było? No, wyniki sportowe i sukcesy sportowe dla każdego sportowca to jest to, do czego dąży. No, po to trenujemy, żeby osiągać wielkie wyniki sportowe. Nie wszystkim się to udaje, ale sport warto trenować, niezależnie od tego, czy na końcu znajdziemy się na podium olimpijskim, czy nie, bo nie wszyscy mogą się znaleźć. Stanąć na podium olimpijskim, czy na najwyższym podium Mistrzostw Świata, słuchać Mazurka Dąbrowskiego, naprawdę to jest ogromne przeżycie dla każdego sportowca, niezależnie w jakim jest wieku, w jaką dyscyplinę sportu trenuje i tak naprawdę widzimy to po tym, jak wzruszeni są sportowcy, kiedy stoją na tym najwyższym podium. I ja przyznam się szczerze, że też byłem zawsze wzruszony i to było takie uczucie osiągnięcia tego celu, o którym się marzyło. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Bardzo wam dziękuję. Dzięki.